Właśnie wróciłam z grzybobrania i zebrałam takie przepiękne okazy podgrzybków i właśnie zastanawiam się, co z nich przyrządzić. Z tych dużych grzybów, te duże grzyby to na pewno wykorzystam i będę je suszyła, a z tych mniejszych no, na pewno starczy na zupę grzybową i być może no, zrobię jakąś zapiekankę. Te grzyby zebrałam w okolicach Rojewa, czyli niedaleko Inowrocławia. Z zebranych przez siebie własnoręcznie grzybów, oczywiście w kujawskich lasach, zrobiłam no, między innymi 3 słoiczki grzybków w takiej delikatnej zalewie octowej. No, oczywiście będę miała je na specjalne okazje. A na dzisiejszy obiad postanowiłam zrobić zupę grzybową. A zatem będę potrzebowała no, tak około 0,5 kg podgrzybków. One są już obgotowane. 1 cebulkę mam pokrojoną w kosteczkę i grzyby i cebulę przysmażę na maśle. Będę potrzebowała oczywiście jeszcze bulion. Ja tutaj mam bulion już przygotowany. Zrobiłam go z kostki i jest to bulion grzybowy. Będę potrzebowała do zaprawienia zupy śmietanę. Tak około 0,5 szklanki. Oczywiście przyprawimy zupę solą, mamy tutaj sól kujawską i kolorowym pieprzem. Ponieważ ja lubię pikantne potrawy, postanowiłam dodać jeszcze do naszej zupy po odrobinie papryczki czerwonej i zielonej. Naszą zupę podam z grzankami. Można oczywiście podawać z ziemniakami albo z makaronem. To już w zależności od upodobań. I dodamy jeszcze na sam koniec, jak już zupkę wyłożymy na talerz, odrobinę zielonej natki pietruszki. Papryczkę ostrą siekam w taką drobną kosteczkę. Oczywiście, jeśli wolicie wersję zupy bardziej łagodną, tej papryki dodawać nie musicie, albo możecie użyć łagodnej papryczki. I papryczkę mam już posiekaną. Grzyby dzielę na mniejsze części. O, takie mniej więcej, jak widzicie. Na rozgrzaną patelnię wrzuciłam masło, roztapiam. O, i w zasadzie już w tym momencie mogę wrzucić cebulkę. Będę ją podsmażała do momentu zeszklenia. Odrobineczkę posolę i troszeczkę zmniejszam gaz. W czasie oczywiście wstawiłam bulion, żeby się lekko podgrzał. Cebulka ładnie zeszklona, a zatem dorzucam grzybki, wrzucam paprykę. Wszystko dokładnie przemieszam. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Zaraz będzie równie pięknie pachniało. Grzybki pod wpływem temperatury uwolnią swój cudowny zapach. Wszystko dokładnie mieszam i będę dusiła tak około 10-15 minut. Grzybki mamy już pięknie posmażone. Teraz dodam przyprawy. Solidną porcję pieprzu, jeszcze solidną porcję soli. Wszystko przemieszam. Nasze grzybki cudownie pachną. Wszystko przemieszam, jeszcze minutkę podsmażę i przełożę do bulionu. Zawartość patelni przekładam do bulionu i będę gotowała tak około 10 minut, potem zaprawię śmietaną i ostatecznie doprawię do smaku. Minęło około 10 minut, nasza zupa cudownie pachnie. Nadszedł czas, aby zaprawić śmietanką, a zatem do śmietany nalewam 3 łyżeczki zupy grzybowej.
wszystko zamieszam. Robię to oczywiście po to, żeby nam się śmietanka nie zważyła. I dodaję stopniowo porcję śmietany. Przemieszam. I kolejną porcję. O, widzicie, jak dodaję tak stopniowo śmietanę, to mam gwarancję, że nam się nie zważy. I tak jak powiedziałam, minutka, dwie i wyłączam pas. Jest idealna, a zatem wyłączam gaz i podaję zupkę do stołu. Cudowna zupa jest już gotowa, a zatem odrobinę natki pietruszki. I troszeczkę grzanek. O, i jeszcze tutaj do dekoracji. Grzybek i cudowna, pyszna zupa jest już gotowa. Ta zupa jest naprawdę doskonała. Przygotowanie nie wymaga ani specjalnych umiejętności, ani zbyt wiele czasu. Jak widzieliście, trwało to zaledwie niecałe pół godzinki. A zaręczam, że jest naprawdę fantastyczna. Warto wykorzystać czas, kiedy mamy grzyby. A zatem życzę smacznego.